Witam ponownie na Jaybreaku, słuchajcie, dzisiejszy odcineczek to taki luźny, powiedzmy, gameplay z tej gry. W ogóle coś się z moją postacią dziwnego stało. Dobra, idziemy tutaj szybko, z tego co widzę tutaj jest całkiem sporo prisonerów, policji jest, już sprawdzam ile. No, powiedzmy, że malutko. W ogóle co się tutaj stało? Czemu jedni są duzi, drudzy są mali? W ogóle jakiś event ma być tutaj podobno 4 kwietnia. Nie mam pojęcia zielonego, co się tutaj dzieje. Generalnie zachęcam was oczywiście przeserdecznie do stawienia łapencji, jeżeli tego jeszcze nie robiliście. Jeżeli tutaj jesteście nowi, również zachęcam was do stawienia subika taktycznego. Jak widzicie, w tym miesiącu, w miesiącu kwietniu, lecimy z 2 materiałami dziennie, tak więc zachęcam was oczywiście, jeżeli to oglądacie, do tej regularnego oglądania. Filmy pojawiają się o 15, 17.30. Dobra, ja generalnie w ogóle mam milion... Skąd ja masz milion? To jest dobre pytanie. Czyżby jakiś znowu był samochód usunięty, czy coś? W sumie właśnie... Czemu się w ogóle w mobilnym garażu nie pokazują samochody do zrespienia? Okej, dobra, tutaj jest. W ogóle jest nowy samochód, nazywa się on Chiron. Chiron, nie wiem. I czy tutaj jest jeszcze coś nowego? No są te 2 eventowe, których nie posiadam. Jest też Raptor i R8, których również nie posiadam. No nic. Generalnie dość śmieszna sytuacja, bo... Pod jednym z odcinków sprzed chyba 2 lat ktoś napisał mi komentarz o treści: siema, nie wiesz co się stało z Mustangiem, bo nie ma go w tym miejscu, w którym był, więc... No ale jak widzicie... Ej, czemu Kosik peli z papierem toaletowym? Okej, to jest chyba w ogóle jakiś event na Primapolis, bo kiedy to nagrywam jest właśnie 1 kwietnia, więc dość śmiesznie. Dobra, jak widzicie, Kosik był papierem toaletowym, spoko, można, jak najbardziej, czemu by nie. No i dobra, w ogóle dawno nie było Jaybreaka mój na kanale. Jeżeli chcecie więcej Jaybreaka, również piszcie koniecznie. Ja tak nie za bardzo mam pomysł, szczerze mówiąc, co mógłbym tutaj robić, bo swego czasu zrobiłem chyba, nie wiem, tak z 300 live'ów z Jaybreaka, śmiało. Odcinków też było sporo. No i tak już nie wiem do końca, co mogę robić. A tutaj, zobaczcie, widzicie, tutaj jest jakiś timerek. Jest chyba odliczanie do jakiegoś eventu nowego, tak mi się przynajmniej wydaje. 3 dni, 4 godziny, 33 minuty. Wydaje mi się, że tutaj będzie jakiś evencik nowy robiony. Zobaczymy w sumie. Dobra, tutaj mamy jakieś ikonki. Właśnie, kurczę, przydałoby się. W ogóle tej snajperkę, o ile mnie pamięć nie zawodzi gdzieś. Halo, proszę otwierać. W ogóle, czemu Kosik jest papierem toaletowym? Dobra, nieważne. Wydaje mi się, że to jest kwestia tego, że to jest serio Primapolis. Chyba, że on ma takiego skina. Nie mam pojęcia, czemu tak się wydarzyło, ale no, no jak widać jest, dobra. Do banku nie zdążyliśmy niestety, no tak się czasami zdarza. To dobra. Ej, o kurczę, to niezłe tutaj paliwo rakietowe. To myślę sobie, pojedziemy, zgadnijcie gdzie. No, no pewnie, że do muzeum. Oczywista sprawa. Chyba, że jubiler jest otwarty, w sumie sprawdźmy to. Nie, dobra, troszeczkę się spóźniliśmy, ale tylko troszeczkę. Dobra, jadę stąd. Nic tutaj po nas. Dobra, skręcamy tutaj sobie w prawo. Proszę bardzo. I będziemy obrabowywać muzeum. W ogóle takie backstory tego odcinka. Mianowicie miał być, zamiast Jaybreaka miał być nagrywany odcinek z Lambert Tycoona. Ale trochę dziwne rzeczy się podziały. To znaczy, najpierw w ogóle miałem jakieś dziwne spadki FPS-ów na Lambert Tycoonie. Potem w ogóle z samochodem nie mogę umrzeć i stwierdziłem, a walić tę grę, zagramy sobie w Jaybreaka, no nie, więc... Dobra, obrabowuję z papierem toaletowym ten... muzeum, to dość ciekawe. Dobra, w ogóle ta muzyka... Halo, właśnie, proszę zmutować, okej. Oczywiście klasycznie lecimy po obrazki. W ogóle na Primapolis mogliby dać tutaj jakieś większe... tutaj wory z pieniędzmi, żebyśmy mogli więcej obrabowywać. A nie, taka bieda jest. Dobra. Ja już tutaj swoją zagadkę rozwiązałem. Ziomek po drugiej stronie też to zrobił, jestem ciekawy. Halo, ziomuś. Aż sprawdzimy. Czy papier toaletowy rozwiązał zagadkę? Nie, ale myśli, zobaczcie, tak wygląda. Jeżeli kiedykolwiek widzieliście papier toaletowy obrabowujący muzeum, to pokczam dla was, bo ja teraz widzę w tym momencie pierwszy raz. Dobra, poczekamy na naszego ziomusia, aż tutaj ogarnie temat. No chyba za szybko. A nie, patrzcie, udało mu się. Okej.
Całkiem sprawnie mu to poszło w sumie. Gdzie on jest? Dobra, wsiadaj, gościu. Ja jestem ciekawy, czy to jego skin taki autorski, czy rzeczywiście to jest kwestia tego Primo Aprilis. Wydaje mi się, że to może być kwestia Primo Aprilis, bo ja tak widzieliście, jestem całkiem spory. Innego ziomusia widzieliśmy, jakiegoś takiego mega malutkiego, wręcz mikroskopijnego. Więc wydaje mi się, że to jest z tym spowodowane. Dobra, panie Kosik, proszę zapiąć pasy. Lecimy. Okej, to jest slalom zrobię normalnie, gościu. Slalom jest robiony. Okej, no i lecimy sobie. Bęc. Trafimy? Dobra, nie trafiłem, ale kiedyś mi się uda, obiecuję. Dobra, znając życie, bo gramy generalnie na publicznym serwerze, jak się możecie domyśleć. O właśnie, dobrze mi się... A nie, myślałem też, że to jest policjant. Chciałem powiedzieć, że generalnie bardzo często i gęsto jest tak, że tutaj policjanci sobie kampią, no nie? I to jest słabe w sumie. Dobra, gościu, ja bym chciał tutaj zmienić swój outfit. Ej, jak zmieniłem outfit, to znormalniałem. Już nie jestem taki szeroki. Nie wiem, może w sumie jak zmieniamy outfit, to wracamy do swojej pierwotnej postaci. To by miało sens. Dobra, tu też trochę golda zarobiłem. W ogóle cały czas jest ten sezon, który był. Nie wiem, wiecie może kiedy się kończy ten sezon? Ja nie będę wydawał hajsu. Jesteśmy w ogóle bogaci, mamy milion golda. Zostawmy go na razie sobie. Myślę, że jak będzie... O właśnie, zróbmy jakiś fajny tutaj... Wynocha, typiarzu. Jeżeli... Zróbmy jakiś fajny cel. Powiedzmy, że jeżeli będzie... Dajmy na to... 150 łapencji pod tym materiałem, to nagramy jailbreaka, gdzie będziemy kupowali te nowe auto. Jak się nazywał? Chiron? Bodajże? Pawn. Tak jest. Więc nagramy sobie odcinek zakupu tego auta, oczywiście z testów. Więc tutaj wszystko w waszych rękach. Okej, myślę, że sobie zejdziemy na stację, no bo jak widzieliście, no bank nam zamknęli przed nosem. O jubilerze to już nie wspomnę, bo tam to już w ogóle nam zamknęli przed nosem. Natomiast tutaj możemy iść na stację. Siema gości, siema Simo, give me money please. Dobra, dobra, bo wyjemy tutaj. Boże święty, czemu chłopiec z papierem toaletowym? To jest serio ciekawa sprawa. Dobra, wracamy. Dobra. O, pociąg, halo, zdążymy? Chyba nie zdążymy, chociaż w sumie. Kurczę, gdy miał paliwo rakietowe, to myślę, żeby się udało, tak to może być trochę ciężko. Ojoj, dobra, nie ma szans, żeby zdążyć. A szkoda w sumie. Dobra, jakoś tutaj nawróćmy w miarę sensownie. I jedziemy dalej eksplorować. W ogóle właśnie, tutaj w tym jailbreaku... O, zobaczcie, zrzucik, kozacka. W tym jailbreaku są jakieś takie update'y, ale mi brakuje cały czas takiego update'u, który by zmienił serię tę rozgrywkę o 180 stopni. Nie wiem, jakiegoś update'u zmieniającego całą mapę, nie wiem w sumie co jeszcze mogły zmienić. No, coś takiego, wiecie, rewolucyjnego, jak to wygląda. Ten papier na pace jeszcze z akaczem. Wygląda to serio, no zabawnie nawet, szczerze mówiąc. Jeżeli to nie jest sprawka samego Kosika, a twórców tutaj jailbreaka, to szacunek. Zresztą szacunek w sumie dla obydwu, bo fajny pomysł. Dobra, pączki. Jak my dzisiaj tutaj same obrabunki robimy? Siema, bady cycy. Żebym obrabować twój sklepik. Dzięki, gościu. Dobra, 1500 golda, lecimy. Papier wrócił na pakę, to można jechać dalej. Kurczę, rozbijam się tutaj. Rozbijamy się o wszystko, co tutaj stoi na tej mapie. Dobra, w sumie bym... Nie, na elektrowni lepiej nie, to jest kiepski pomysł. Wiem, że tutaj pewnie wiele z was się zapyta, ej, czemu nie elektrownia? Elektrownia jest spoko, ale wiecie co? Jestem nubkiem, jeżeli chodzi o elektrownię i się cykam trochę. Ale. Możliwe, że tutaj będzie bank otwarty znowuż. O, no i pięknie. Ojejku, policjant. I to jakiś policjant na haksach chyba. Albo to... Nie, może to potem ma prison, tak, nie wiem. Ale tutaj nasz dzielny papier toaletowy, nasz bodyguard osobisty nam pomaga. Dobra, załatwiliśmy go nawet. Pogchamp. Tylko karty nie mamy. Pewnie Kosik też nie ma karty. No to lipa. Może z tego policja... Oj, nam zamknęli. W ogóle karetka przyjechała. Dobra, lecimy karetką. Porywam, dobra, karetka zamknięta. Chciałem porwać karetkę. Jejku, jakie to jest szybkie auto. Chciałem tutaj delikatnie ruszyć.
A tutaj naprawdę powiem wam, że jak auto ruszyło, to nie ma tutaj, nie ma mocnych. Okej, weźmy sobie to jakoś nawróćmy. Proszę bardzo. Ej, w sumie siema typie. Smutna buźka? Dobra, typie. Szybka akcja tutaj z panem papierem. Panie papier, proszę wracać na miejsce. O, dzięki, dzięki. Dobra, weźmy sobie tutaj, podjedźmy, nie wiem w sumie gdzie. I nie mam pomysłu, co możemy tutaj robić dalej, szczerze mówiąc. Pociąg nam uciekł. Jesteśmy serio tutaj biedni z naszym papierem toaletowym. Nie wiem, do muzeum? Nie, to w sumie nie ma sensu, bo zanim muzeum otworzą... O, siema, kolejny policjant. Weźmy tutaj, zagróćmy drogę. O, tutaj będzie, widzę, że pojedynek. Siema typie. Jaki on wielki jest. Więc to serio jest jakiś primaprisowy update. Dobra, mamy go. Elo typie. Oj, kartę chyba możemy po nim pozbierać. No, elegancko. Tylko, że... Nie, to jest świetne, naprawdę. Tylko problem jest tego typu, że już nam bank zamknęli, więc ta karta jest troszeczkę useless, ale tylko troszeczkę. Teraz zrobimy kółeczko, może coś się zmieni od tej pory. Siema typie. No, jakiś normalnie chłop nas chciał porwać, ale nie daliśmy się, no nie. My tutaj dzielne chłopaki jesteśmy. Panem Kosiukiem. Jejku, co się z tym niebem stało? A dobra, to jest zmiana pory dnia. Była taka zmiana pory dnia, że już normalnie się zdziwiłem. W ogóle, poprawcie mi, jeśli się mylę, ale był kiedyś też jakiś update, nie wiem, czy też na Prima Prilis, gdzie było niebo takie cukierkowe i w ogóle ten jailbreak był przez chwilę troszeczkę dziwny. Ale wydaje mi się, że ten update ze zmianą proporcji postaci i skinów jest zdecydowanie fajniejszy i lepszy. Jakby, no, jest bardziej to zabawne niż jakieś takie cukierkowe niebo, randomowe. Dobra, sprawdźmy jeszcze na szybkości bank. Tutaj zamknięte. Kurka wodna. A jubiler może? Dobra, tutaj też zamknięte. Specjalnie w kolczatkę wie. A właśnie, tutaj widzę, że znowu będzie pojedynek z panem policjantem. Gdzie uciekasz, typiarzu? Dobra, nice. Dobra, porywamy samochód. Wynocha, gościu. Ja tutaj panem papierem jeżdżę. Dobra, mamy tutaj. To niezła banda przebierańców. Okej, weźmy sobie. Tutaj. Nie, musimy iść teraz gdzieś odpocząć z panem papierem. Weźmy i znajdźmy jakiś apartament. Najlepiej gdzieś tutaj z dala od ludzi. O, powiedzmy, że na przykład. O, ten jest spoko, tylko że helikopter jest w nim. Na nic trudno się mówi, dobra. Usiadamy stąd. Ja go wynajmuję. To może wejść, czy nie? Siema. Dobra, moi mili, to byłoby na tym odcineczku. Jeżeli chcecie więcej jailbreaka, koniecznie dajcie znać. Ja tymczasem z wami się żegnam. Trzymajcie się, cześć.